Tak. Nie, rzut. Window, window. Rzeczywiście. Ale mid. Cofnęli. Nie, rampa jeszcze, jest rampa. Summer, summer, summer. Dwóch cofnął, jeden rampa chyba. Fight. Tak, ale oj. Kurwa, na głowie miałem. Nie mogę go trafić. Dajcie, Chase'a dajcie, bo Chase'a dajcie. Chase'i. Jesteś ready? Tak. Go. I wy? Przebiegajcie, przebiegajcie. Słuchajcie, cały tydzień w tamtym tygodniu nie odśnieżałem. Je, coś jest nie tak, coś mam zepsute. Ej. On mówi, a jest. Tempo. Tempo. Leży. Leży. Main. Main. Oho! Fajny kurwa head ty. Ej, fajny head kurwa, nie? To nie wiem co to było w ogóle. Dawaj go. Ta? No dali? Chce wyszedł. Kosa, kosa. Przecież. GG. Elo, elo, jeżeli chcesz zgarnąć właśnie taką kostkę Falchion Knife o wartości prawie 800 zł, to zasubskrybuj kanał razem z dzwoneczkiem, zostaw łapkę w górę pod tym materiałem oraz napisz komentarz z godziną, o której to oglądasz. A teraz zapraszam Cię już do dalszej części filmu. Coś się zmieniło w tym na tej mapie? Gdzie ten smok? O kurde. Podchodź. Papie piwnie. Dwóch piwnia leży. Jeden zakręt. Wyszedł pałac. Do Besta nie przeszedł. Leży jeden. Kto gra ze mną A? Leży. I mit ostatni. Kampa. Smoka rzucę. Za mnie nie gram to koleżanko. Ja w piachu już dawno. Out mid one. Keep him back. Eta. I'm rotating to do it. Bomb has been planted. Co się dzieje, panowie? Wchodzę. Miał być świąteczny stream. A tu patrzę, wchodzę sobie. Ktoś leży od tyłu. Jajca. Jajca. Pić dobrze. Mid wyszedł, jeszcze jeden wyszedł mid. Leżą. Masz kurwa fragi dzięki mi. Jeden jest na tym. Na B? Na B, tak, tak, tak. Ale wszedł? Nie wiem, na długiej był. Strzelał do mnie na długiej. W sensie na rampie. Na rampie, tak. No przez smoka strzelał, więc nie wiem gdzie był. W cave'a wszedłem. Ja skratam tego cave'a. Sprawdzę coś. Pod B. Uciekł chyba. Albo po bombę poszedł. Idzie na A. Na A idzie. Leży mid. To bot jest kurwa. Jeden jeszcze. Push to the smoke. It's gonna be. Ja p***ole. Co ja zrobiłem? Leży co to? Nie no i chyba AWP-a z longa, nie? Została. To może być, on w smoku gdzieś być na długiej. AWP jedno zabiłem. A, bo dwie były. Jest long, jest long. Jump.
Holy fuck. My fault. I was so smoked in time. One man back ramp. Zat, good job, one Zat. One K. Hi, Zat. Three bullets, one bullet. Nice one shot. Ramp. Behind their cave, CT. Kitchen cave. Long. Oh la la! Oh la 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 la! Rozpoczynamy, słuchajcie, Grand Derby Polski, Virtus Pro kontra Gamers 2, wielki mecz, wielkie emocje, którzy by się spodziewał, że w półfinale tego turnieju zobaczymy dwie polskie drużyny, Innocent znów ładny frag, wychyla się jednak momentalnie, ta zabija mocno Innocenta i po prostu rek. Ej, to jest taka niewódz, jak się przegrywa do zera. Nigdy. Po prostu porobieni zostali. On realnie agry. Gamers 2, ale to Virtus Pro obnaża ich wszystkie słabości. Właściwie trafia w każdy czuły punkt. Teraz jednak ładnie mini na środek. Celny wyciąga jednak pistolet 5-7. Daje sobie radę z rywalem. Snax już pomaga. Snax odpowie po tym jednym trafieniu. Trzech na meczu jeszcze. Tylko Lena. I na środku już dwójka terrorystów. Dobrze, że grają razem. Ta założony w konekcie. Obity ze snajperką. Wychyli chyba po przeciwnika. Tutaj zaraz Innocent pójdzie mu w celownik. No i Snax w takich sytuacjach się nie myli raczej. Praktycznie ci wszyscy goście grają cały czas sesa pomaga. To już minęło 11 lat. Jeden na dwóch. Kolejny frag ładny, wie gdzie jest Taz i to jest szansa dla Relena. Taz wchodzi po pierwszej mapie do nas i nagle, bo my siedzieliśmy naprzeciwko nich, naprzeciwko Gamers tu i wyobraź sobie, że nagle zaczynają stawiać na tych, na biurkach takie wielkie plakaty, takie co stędy stoją, żeby naszych twarzy nie widzieli, bo mówią, że się stresują bardzo, że to ich rozprasza, że nie chcą nas widzieć, więc śmieszna akcja była. Jestem w autentycznym szoku, że broni pochylni Neo prosto w przeciwnika, Innocent wychyla na dywanach, Neo pudło. No i to jest w końcu okazja do zdobycia rundy. Snax jeszcze walczy, ładny frag Snaxa. No i Innocent musi w końcu tego dokonać. Mówiłem, że jest najlepszym graczem Gamers na tym turnieju. To jest jego chwila! Dywana, rady. W momencie w głowach zawodnicy Gamers skakuje przez Smoka, już atakuje. Odrespa biały zauważony, obity dość mocno, ale Taz zdobywa fraga jako pierwszy. Pomcy, a jednak już zajęty. Taz rzuca flesza i no i będzie robił coś po swojemu. Myślałem, że zaskoczy na czwórki, a tak czasami lubi robić Taz. Bo mam plantowane, wyskakuje na przeciwnika, miss, ależ to było ryzykowne, ale się opłaciło. A więc jest wyrównanie 4-4, w końcu Gamers to zaczyna grać, chociaż Snax zdobywa fraga, podobnie Neo. No i przewaga 4-2, Maus na czwórkach. On teraz będzie miał bardzo ważną rolę w tej rundzie, Maus zostaje jednak sam. Ale to szybko leci, mam nadzieję jednak, że Gamers tu... Stare dźwięki będą na najlepsze, jakie mogą być. Stare... Tego po stronie, z żadnego fraga jeszcze. Terrorystów, Snax jakby wiedział, gdzie będzie przeciw. Snax podchodzi pod dywany, sprytnie rzucony flash, nic nie widzi zawodnik terrorystów. Snax jakby wiedział, robił, gdzie będzie przeciwnik. No, szpero, on to pracę miał super, powiem wam. To ich zwycięstwo nada się dwa. Atakowany minister z dobrym gratem pod białego, nie, ten grat jakoś dziwnie wybucha. Dobry frag Innocenta, więc jest szansa na pierwszą rundę, w końcu może się udać. Atakowany minister z ucieka na górę. Minis przed szansą, zobaczmy, atakowany przez trójkę przeciwników. Minis musi zginąć, Pasza też dokłada fraga. Oj, 3-3, Pasza po raz kolejny 2-2. Jeszcze na bombsite jest jeden z graczy, to Innocent, ale ginie, 2-1. Maus zostaje sam. Maus, błagam. Zrób to, chłopie. Jedna honorowa runda na Mirażu. Podchodzi sprytnie, Maus już na czwórkach atakuje Paszę, ten jednak daje sobie radę. Pogrom! Rzeź, kompletna rzeź. Rekt. Masakra. Rekt, kompletna masakra. Ubezpieczyć już, biały na mierzu rywala. Teraz będzie kłopot. Trzeba się będzie bronić. Biały, który przeszedł na środek. Na czterech jedna, właściwie ten celny strzał, jednak teraz się szybko poprawia Snax, cały czas agresywnie, Snax po raz drugi i tam jeszcze chód czeka na środku. No nie udało się, idealnie. O, Snax też te jawupy dobrze grał, ale panowie, ja byłem chyba w tej drużynie, no, top 1, no, snajper, no, muszę przyznać, no, nieskromnie. Opłacalnie wycofuje jednak Snax i chyba dobrze. Teraz Hucz zdziwiony, gdzie jest Filip? Myśli Hucz, a tu niespodzianka, na bombsite, ale świetny flash na space, ale ten dał radę jeszcze, Pasza biceps, na koniec, ale wolał być teraz tam, no mu się przytrafił. Teraz Adren, świetne wejście, było blisko, uśmiech na jego twarzy, a terroryści pod Matrixem, Snax przez Smoke, jeszcze okazja, pudło, ale ruszył było blisko. Się. Musi odpowiedzieć, trafił biały, a tu jeszcze jeden z zawodników. Poczeka na space za trafieniem Moła, biały próbuje walczyć, teraz uda się Mołotow na bramę, doskonale zrobił to biały, jeszcze walczy z Huczem. I teraz to jest moment, żeby wychylić Moł na samochodzie, ale tutaj jest sam, poczeka na pomoc od Hucza, który już do niego dołącza. Ale ten Moł też potrafi te jawupy walić. 1-4, Pasza biceps, czeka na rywala, jeden frak jest, teraz Pasza biceps, ależ headshoty. To ta runda, ej, to ta runda, panowie. Pasza biceps, czeka na rywala, poczeka na pomoc od Hucza, który już do niego dołącza, Moł, piękny frag. No i 1-4, Pasza biceps, czeka na rywala, jeden frak jest, teraz Pasza biceps, ależ headshoty. No szkoda, że wcześniej się nie udało, ale teraz znowu okazja.
Jarka Pasze w sytuacji 1 na 2 w tym momencie. Space jednak ma 70, a Adren 100 HP. Popatrzmy jednak, co wymyśli Jarek Pasza. Wcelowany, poczeka na rywala, rzucony flash, Pasza nic nie widzi. Strzela, jest jeden frag, Pasza widzę, zobaczył rywala. Ależ Space pędzie, 70 HP, znowu ten pojedynek tej dwójki. Pasza spokojnie, jeszcze czeka, Pasza widzem, ależ ugrał! Jarek Pasza! 4 fragi, ależ odetchnął, ale to jest uśmiech! To ja przegrany Jarek Pasza, ależ rozdał! Gram głową, nie kutasem! A zobacz, że nie chodzi, a chodzi jednak. Let's go, guys. Że nie chodzi, a chodzi. O to chodzi, że jak nie chodzi, to i tak musi chodzić. Musisz zrobić tak. Rampa. Uuuu! Czekali w k***a! Bad smoke, man. They close B, close B. A lot, P. Można powiedzieć coś o promocji na bramkę. Jak gracz serdeczny! Water, water! A skąd on wiedział?